Dzisiaj troszeczkę o rozwodzie kościelnym i o stwierdzaniu nieważności związku kościelnym. Tak, troszeczkę z zakresu prawa kanonicznego Kościoła katolickiego. Bardzo mylnie się określa stwierdzenie nieważności związku i myli się to z rozwodem kościelnym. Ogólnie się mówi na stwierdzenie nieważności związku rozwód kościelny, a to jest bzdura, to nie jest tak. Chciałbym wytłumaczyć te różnice, na czym polegają. Po prostu pierwsze pytanie, czy w ogóle istnieje rozwód kościelny. To jest podstawowa zasada. Jeżeli pójdziemy sobie do księdza, każdy ksiądz powie, nie, w kościele nie ma rozwodów. No, nie do końca jest to tak. Nie do końca jest to tak. Jaka jest ta różnica? Różnica jest kolosalna. Jeżeli możemy wystąpić i złożyć wniosek o stwierdzenie nieważności związku, ale również możemy złożyć wniosek o rozwód kościelny. To są dwie różne rzeczy. Stwierdzenie nieważności związku polega na tym, że dla sądu kościelnego istotne są fakty i zdarzenia, które miały, jak sama nazwa mówi, od momentu poznania do momentu ślubu. Do momentu ślubu. I to jest okres, który jest ważny dla sądu kościelnego. A nie na zasadzie, że ktoś przychodzi i mówi, bo on mnie po ślubie bił, to ja chcę stwierdzić nieważność, bo ja nie wiedziałam, że on mnie po ślubie będzie bił. No, taka bzdura. Dlatego, że każdy zdrowo myślący ksiądz powinien się spytać, czy ślubowała pani na dobrą i złą chwilę? Czy ślubował pan na dobrą i złą chwilę? No to teraz jest w tej chwili zła chwila. No i koniec dyskusji. Więc stwierdzenie nieważności związku dotyczy okresu od poznania do okresu do zawarcia związku małżeńskiego. Natomiast rozwód, jak sama nazwa mówi, dotyczy okresu od ślubu do dziś. To jest ta różnica czasowa. Akurat wziąłem sobie dla przypomnienia kodeks prawa kanonicznego. Jeżeli ktoś miałby problemy dotyczące stwierdzenia nieważności, ja też bardzo się cieszę, że 5 osobom pomogłem, kiedy im się pochrzaniło troszeczkę w życiu. 5 osobom pomogłem napisać wszystkie pisma i doprowadzić szczęśliwie do stwierdzenia nieważności związku, dzięki czemu mogą drugi raz wziąć ślub kościelny. Ale ad rem, jak wygląda sytuacja? Znaczy, dlaczego to jest jeszcze, tak powiem, dlaczego to jest jeszcze ważne wziąć ślub kościelny? No bo bądźmy też ludźmi dorosłymi. Bądźmy ludźmi dorosłymi, którzy mówią, ok, zawarłem ślub w kościele, a nie teraz takie paranoje, że ktoś zawarł ślub kościelny, dostał rozwód cywilny i on mówi, ja jestem wolny. No nie jesteś, chłopie, dziewczyno, wolny, nie jesteś. Dlatego, że nikt cię nie zwolnił z przysięgi przed Bogiem, to jest raz, a poza tym żadna babcia za zielonym biurkiem w sądzie cywilnym nie będzie decydować w imieniu Boga, co ty zrobiłeś. Nie jesteś wolny. I w świetle prawa kościelnego ta druga żona, ten związek zawarty w sądzie cywilnym, w świetle prawa kościelnego ona jest dla ciebie konkubiną, a nie żoną. Także obudź się, pobudka, wake up, gościu, albo gościuwo. Ale ad rem, w jakich przypadkach możemy mieć miejsce może mieć miejsce w ogóle stwierdzenie nieważności związku, że ten związek już w punkcie wyjścia był nieważny. Jeżeli sobie sięgniemy do kanonu od 1083 do 1094, tam mamy przeszkody zrywające małżeństwo pokazane i między innymi są to: wiek młodociany dla kobiety jest 14 lat, dla mężczyzny 16 lat w świetle prawa kościelnego, bo w niektórych regionach śluby są tak też zawierane. No, oczywiście prawo kościelne będzie się dopinało raczej z prawem cywilnym. Jeżeli u nas nie można zawrzeć ślubu w wieku 14 lat, prawda? No to jasne, że żaden urząd stanu cywilnego nie zezwoli na coś takiego. Ale w innych częściach świata jak najbardziej. Niezdolność płciowa, impotencja, którą należy wykazać.
istniejący jakiś inny węzeł małżeński, czyli po prostu bigamia. Ktoś miał żonę, ale sobie wpadł na pomysł, jak w filmie Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, ten motyw, kiedy ten dyrektor mówi do kobiety, no to zostaniesz moją żoną, ale przecież ty masz ją żonę. Tak, mam, ale ona, moja żona jest bardzo miła, ona cię polubi, nie? Czyli kwestia bigamii, to jest druga sprawa. Przeszkodą może być również różność religii, to jest kolejna sprawa. Przeszkodą są święcenia, na przykład ksiądz wpadnie sobie na pomysł, że chciałby zawrzeć związek. Albo zakonnik, druga sprawa. Przeszkodą będzie uprowadzenie, ale tutaj trzeba by to udowodnić i to jest troszeczkę ciężka sprawa. Ważną rzeczą jest przeszkoda występku, czyli mężobójstwa. Czyli kobieta wzięła, zabiła sobie męża, żeby wziąć ślub z innym mężem. To nigdy takie coś nie wyjdzie, absolutnie. Pokrewieństwo w linii prostej w trzecim stopniu i do czwartego stopnia w linii bocznej. Oraz powinowactwo, załóżmy, w linii prostej. Jeśli ktoś chce, niech sobie doczyta, czym jest pokrewieństwo, czym powinowactwo, że z siostrami, z kuzynami różnej maści ślubów raczej nie zawiera się. Kolejne jest na przykład przyzwoitości publicznej, czy tak samo pokrewieństwa prawnego, bo na przykład dziecko zostało adoptowane i para ma chłopca adoptowanego, ale córkę biologiczną. No i oni tak samo nie będą mogli zawrzeć związku małżeńskiego, pomimo faktu, że nie są jednej krwi. Ale jest sytuacja taka, że razem byli wychowywani, razem mają mentalność taką samą, więc jest to zabronione. Inna sprawa. W kanonach 1095-1107 mamy ciekawsze rzeczy, czyli brak minimum małżeńskiego poznania. Dzisiaj się poznali, dzisiaj wzięli ślub. Koniec dyskusji. Jest to też kolejna sprawa. Pozbawienie używania rozumu. Prawda? Z jakąś osobą z chorobą psychiczną. No to myślę, że w dzisiejszych czasach to naprawdę ciężko znaleźć normalnego człowieka i często można się pod to podłączyć. Poważny brak rozeznania oceniającego co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich. Czyli po prostu dorosłe dziecko. Niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej. Tak jak powiedziałem, dorosłe dziecko. I tutaj niezależnie od płci, bo zobaczymy chłopaków, którzy mają, nie wiem, 40 lat i nie wiedzą, o co chodzi. Jest takie bardzo piękne powiedzenie japońskie, że mężczyzna, który ma 20 lat i jest dzieckiem, do końca życia pozostanie dzieckiem. I tak samo weźmiemy kobiety, które mają 30 lat i dla nich nie ma problemu, żeby sypiać z kimkolwiek, tak? I to jest dla nich normalne. Ale żeby wiedzieć, o co chodzi w małżeństwie i żeby znać pewne wartości, no to totalnie zero, prawda? Podstęp przy zawieraniu małżeństwa, czyli jakieś umyślne wprowadzenie w błąd. Symulacja małżeństwa przykładowo, nie wiem, dla żartu się żenimy, zrobiliśmy zakład z kolegami. Jeszcze tam jest sytuacja, że stoję przed ołtarzem, ale się odwracam i tam mrugam do kolegów, że wygrałem zakład przykładowo, nie? Też jest przeszkodą w przypadku małżeństwa. Wykluczenie któregoś z istotnych przymiotów lub elementów małżeństwa, czyli jedność, nierozerwalność, zrodzenie i wychowanie potomstwa lub małżeństwo warunkowe. Okej, wezmę ją za żonę, jeżeli ona będzie brunetką, bo ja lubię brunetki, a ona osiwiała i nagle ja mówię, sorry, ale ja z siwą nie chciałem mieć żyć, przykładowo. To jest też bardzo ważna sprawa, albo małżeństwo pod presją, pod strachem rodziny. Tylko że gros tych przyczyn, które wymieniłem, jest bardzo ciężkich tak naprawdę do udowodnienia. To są tematy i przyczyny dla stwierdzenia nieważności związku. A teraz wróćmy do rozwodu kościelnego. Jeżeli jakikolwiek ksiądz, kiedykolwiek powie wam, że w kościele katolickim nie ma rozwodów kościelnych, to możecie mu śmiało powiedzieć, że jest po prostu nieukiem. Jest po prostu nieukiem. Bo w kościele katolickim istnieją rozwody kościelne, ale tylko i wyłącznie pod dwoma warunkami. Pod dwoma warunkami.
Pierwszy to jest matrimonium ratum et non consumatum, czyli małżeństwo ważnie zawarte, ale nie skonsumowane. I to jest kwestia dotycząca pożycia małżeńskiego. A drugie to jest przywilej Pawłowy. Teraz podstawowa sprawa. Matrimonium ratum et non consumatum. Wbrew pozorom jest to bardzo mądra rzecz. Bo istotą sprawy jest, że dziewczyna jest w stanie udowodnić, że ona absolutnie nie miała pożycia, jest dziewicą. Koniec dyskusji. Nie było pożycia. Jest to najlepszy argument. Może się zdarzyć tak, że na przykład kobieta sobie, czy dziewczyna sobie przed ślubem wielokrotnie współżyła, tak? A po ślubie nie współżyła. Ale zachiny ludowe tego nie udowodni. Właśnie to jest takie ważne. Właśnie to jest takie ważne. Że to jest punkt, który chroni kobietę. Wcale nie mężczyznę, tylko kobietę. Jeżeli była ona głupia na tyle, że sobie różne cuda przed ślubem robiła, to jest jej sprawa. To jest jej sprawa, ale potem niech nie opowiada bzdur. A druga sprawa to przywilej Pawłowy. Przywilej Pawłowy polega na tym, że, nie wiem, katoliczka żeni się z innowiercą, diametralnym innowiercą, na przykład, nie wiem, muzułmaninem. Wówczas ten muzułmanin musi zawiera ślub pod klauzulą u biskupa i musi się zobowiązać, że nie będzie sprzeciwiał się wychowywaniu katolickiemu dzieci. W momencie, kiedy on wyjeżdża do Arabii z nią, zaczyna się życie całkowicie inne, ona bierze dzieci, ucieka, wraca do Europy, idzie do kurii biskupiej i bez najmniejszego problemu na bazie przywileju Pawłowego jest w stanie dostać rozwód kościelny. Dlaczego jest ważny rozwód kościelny? Bo mówię raz jeszcze, jeżeli jakikolwiek ksiądz wam powie, że nie ma rozwodów kościelnych, to jest po prostu nieukiem. Jest po prostu nieukiem. Dlatego, że pisząc pismo do kurii, pisze wtedy na zasadzie bardzo prostej. Ważnie, co jest ważne, ważnie zawarłem związek małżeński, jednakże coś było. Albo nie został on dopełniony, albo był przywilej Pawłowy. Ale ważnie zawarłem, czyli liczy się czas od zawarcia do dziś. Oczywiście te dwa przypadki są bardzo rzadkie, ale się zdarzają i wtedy istnieje rozwód kościelny. Wtedy istnieje rozwód kościelny. Natomiast chciałem ten temat poruszyć, bo spotkałem w życiu naprawdę wiele osób, które były po rozwodach i chciały jakoś swoje życie wziąć, usankcjonować, a nie, że ktoś jest po rozwodzie, spotkał pannę czy kawalera, który nie był w związku i na siłę wielką miłością go zmusza do zawarcia związku, ale niestety tylko cywilnego. Jak ktoś chce sobie uporządkować życie, to niech spróbuję przeprowadzić stwierdzenie nieważności związku. Ja mówię, ja się cieszę, 5 osobom pomogłem, pisma pisaliśmy, stworzyliśmy wszystko i w tej chwili mogą z powrotem zawrzeć związki kościelne. Jeżeli podobał wam się ten odcinek, lajkujcie, subskrybujcie, pozostawcie ślad w komentarzu. Na pewno w miarę możliwości odpowiem.